Bo wiecie, to było tak. Mój ojciec miał gospodarstwo za wodą, to znaczy po prawej stronie Wisłoka. Gomułkowie mieszkali po lewej. No i my z towarzyszem Wiesławem, to znaczy z Władkiem, do szkoły chodzili w Krośnie. Po wydziałówce Władek poszedł do Zygmuntowicza, uczył się na ślusarza. Ten Zygmuntowicz, panie redaktorze, to był pszczelarz na całą okolicę. Wyrabiał wirówki do miodu i różne takie rzeczy. No majstersztyki. Zygmuntowicz, tak, przypominam sobie. Był to w sile wieku dobry, pracowity rzemieślnik, cieszący się wysoką reputacją w organizacji cechowej. Ojciec pięciorga dzieci, właściciel dwóch niedużych kamienic, polityczny zwolennik narodowej demokracji. Pod względem profilu branżowego warsztat można by nazwać warsztatem ślusarsko-kowalsko-blacharsko-hydraulicznym. Ta wielostronna branżowość warsztatu była odbiciem kwalifikacji zawodowych majstra Zygmuntowicza. Oprócz działalności usługowej zajmowaliśmy się także wytwarzaniem wyrobów przeznaczonych na sprzedaż. Produkcja towarowa warsztatu składała się z wyrobów potrzebnych do obsługiwania pasiek. Zygmuntowicz posiadał duży sad i pasiekę złożoną z kilkudziesięciu uli. Niejednokrotnie pomagałem mu w pracy pszczelarskiej i dlatego znam te czynności. Może i by pasowało, żeby o nim ktoś kiedyś z naszej filmówki coś nakręcił. Filmową historię o Janie Zygmuntowiczu zaczniemy w Wiedniu, w stolicy Cesarstwa Austro-Węgierskiego, za czasów panowania Franciszka Józefa I. Na fotografii wykonanej w wiedeńskim atelier, drugi od lewej stoi nasz bohater. Do stolicy Austrii Jan przyjechał z rodzinnego Krosna w 1875 roku w wieku 14 lat. Wyjazd do Wiednia młodego Zygmuntowicza był w pewnym sensie jego wędrówką czeladniczą. W pewnym sensie dlatego, że dopiero tam osiągnął stopień czeladnika i mistrza. Tam też rozpoczyna studia z zakresu ślusarstwa. I jestem pewny, że kultura i sztuka Wiednia przełomu wieków stała się główną inspiracją dla późniejszych dzieł mistrza Zygmuntowicza. Momentem przełomowym w kształtowaniu tego ducha bardziej rzemieślnika niż artysty było podjęcie pracy w fabryce lokomotyw Wiener Neustadt. To tam Zygmuntowicz styka się z nowinkami technologicznymi z zakresu ślusarstwa i przywozi je ze sobą później do Krosna. Po powrocie do Krosna szybko okazuje się, że młody ślusarz ma talent i pomysł na nietypowe usługi. W ofercie swojego zakładu oprócz typowych robót proponuje nowość – kute, ozdobne ogrodzenia. Okazują się one świetnym wykończeniem powstających w mieście okazałych gmachów. W ten sposób 32-letni Jan staje się prekursorem tego, co dziś nazywamy kowalstwem artystycznym. Zygmuntowicz musiał mieć pewne obycie nawet w historii sztuki, ponieważ jeżeli on wybiera coś z katalogu, w katalogu jest mnóstwo opcji i wtedy są różne style. Jeszcze utrzymywał się eklektyzm, czyli było mnóstwo tych neostylów od neogotyku przez jakieś neodalekowschodnie po neobarok. Potem były też elementy z elementami secesji. Potem weszło to modne art déco, w którym on też wykonywał pewne rzeczy. No to mając katalog pełen takich ofert, to on nie mógł przecież tego wybierać w ciemno, tylko musiał wiedzieć, co z czym połączyć i jeszcze jak to połączyć, żeby to miało piękną proporcję, piękny styl. I w tym względzie, nawet łącząc gotowe elementy, był artystą. Bo dzisiaj na przykład, jeżeli coś takiego się dzieje, to przeważnie proponuje się tak zwaną personalizację, czyli robi się klientowi pianę z mózgu, chcąc przerzucić na niego odpowiedzialność za projekt i wmawiając mu, że jak będzie robił coś pierwszy raz w życiu, to zrobi najlepiej na świecie. Nie jest możliwe, umówmy się. Natomiast wtedy ludzie jeszcze mieli pewien szacunek dla wiedzy i dla autorytetu i wiedzieli, że mistrz, nawet mając wybór z gotowych katalogów, on po prostu zrobi z tego piękną i dobrze wykonaną i sensowną całość.
i wierzyli temu mistrzowi. I do dzisiaj, jak zwiedzamy Krosno i widzimy te kraty, to wiemy, że mieli rację, kiedy mu wierzyli. W latach 90. XIX wieku Krosno zmienia swój wygląd. Na miejscu drewnianych chat stawiane są murowane gmachy i kamienice. Ta należy do Jana. W jej podwórzu ślusarz urządza swój warsztat. Obok zaś buduje kolejną kamienicę. W tym czasie powstają w Krośnie szkoła realna, szkoła tkacka, rada powiatowa, szpital, sąd powiatowy i wiele kamienic zamożnych obywateli. Wiele prac ślusarskich do tych budynków wykonuje Jan Zygmuntowicz. Ślusarz podejmuje się również wykonania konstrukcji metalowej wieży, dzwonnicy przy klasztorze ojców franciszkanów w Krośnie. Jak się okazuje, z sukcesem. Krosno dzisiaj. Zabudowa miejska i one, balustrady balkonowe starych kamienic autorstwa Zygmuntowicza. Spacerując uliczkami miasta, co chwilę natrafiamy na pracę mistrza. Finezyjne, ozdobne ogrodzenia, solidne balustrady schodowe, fantastyczne okucia i zachwycające detale, lilie i jaszczurki. Symbole, które stały się znakiem rozpoznawczym mistrza. A oto i druga pasja Jana, której oddaje się bez reszty. Jego pasieka szybko rozrasta się i w latach tuż przed I wojną światową liczy blisko 180 uli. Zygmuntowicz jest popularyzatorem nowoczesnego pszczelarstwa, opartego na szacunku dla przyrody, cierpliwości, wiedzy naukowej i stosowaniu nowoczesnych narzędzi, których do tej pory brakowało. Aby wypełnić tę lukę, krośnieński ślusarz uruchamia w 1893 roku pierwszą krajową wytwórnię przyborów pszczelniczych, w której wytwarzane są narzędzia nieznane dotąd na terenie Galicji. W swoim ilustrowanym cenniku krośnieński producent ma 69 wyrobów własnego pomysłu, w tym m.in. siatki ochronne na oczy, klatki na matkę pszczelą, łapkę na trutnię, sztuczną węzę podkarmiacze, kurzyska do odstraszania pszczół, ule, prasy do wygniatania wosku i miodarki. Obrotowe miodarki, czyli urządzenia, do których wkłada się wyjęte z ula ramki napełnione miodem i za pomocą ruchu wirowego otrząsa się miód, który spływa do podstawionego naczynia, stają się znakiem rozpoznawczym firmy Jana Zygmuntowicza. Reklamowane w prasie i pismach branżowych wyroby Zygmuntowicza przynoszą krośnianinowi uznanie i zainteresowanie klientów z całej Polski. Jan nie poprzestaje na tym. Buduje szklany ul, który umożliwia mu prowadzenie obserwacji pszczół, a zamontowana w nim waga pozwala dokonywać pomiarów wagowych dziennego przybytku miodu. Jan odważnie eksperymentuje ze szlachetnymi odmianami pszczół z Austrii i Włoch, aklimatyzując je do polskich warunków. Wyniki swoich badań publikuje w prasie oraz dzieli się nimi na licznych wystawach w Polsce i za granicą, w których aktywnie bierze udział. Wielokrotnie odznaczany za swoje wyroby i działalność, Jan Zygmuntowicz uznawany jest w środowisku za jednego z najnowocześniejszych pszczelarzy w Polsce. Bierze udział w licznych wystawach pszczelarskich. Myślę, że taką najważniejszą wystawą była wystawa pszczelarstwa Wiener Neustadt, gdzie zdobywa 7 medali, w tym 2 srebrne i dodatkowe i jeszcze dyplomy za właśnie działalność pszczelarską. Nie tylko Wiener Neustadt i nie tylko te medale, ale wiele, wiele różnych medali dostaje na innych wystawach. Wielotorowa działalność warsztatu ślusarskiego Zygmuntowicza sprawia, że właściciel nie może narzekać na brak klientów, a także uczniów. W jego zakładzie praktykuje średnio kilku czeladników. Wśród nich młody Władysław Gomułka.
Jan Zygmuntowicz był takim cierpliwym nauczycielem, ale być może ta cierpliwość czasami się kończyła, więc w stosunku tak jak do Władysława Gomułki, to takie słynne powiedzenie było: ty fuja rozmościc. I to najbardziej Gomułka zapamiętał. Zygmuntowicz cieszy się powszechnym uznaniem społeczności krośnieńskiej. Jest aktywnym członkiem Rady Miejskiej i cechu rzemiosł. Jest pomysłodawcą i założycielem Towarzystwa Mieszczańskiego Zgoda. Prywatnie zaś jest mężem i ojcem 7 dzieci. Jan Zygmuntowicz miał 7 dzieci. Zdzisław Zygmuntowicz, zdradzający talent plastyczny, zmarł młodo, bo w wieku 17 lat. Następnym był Stanisław, inżynier. Był dyrektorem huty w Będzinie, w Warszawie. Na końcu był prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tadeusz Zygmuntowicz, też inżynier, chemik. Adam do śmierci ojca prowadził z nim warsztat artystyczno-ślusarski. 3 córki. Maria najstarsza, Anna moja prababka i Ludmiła. Po śmierci Jana Zygmuntowicza zakład prowadził jeszcze jego syn Adam Zygmuntowicz. Do swojej z kolei śmierci, więc jakieś w tej chwili dokładnie nie pamiętam, około 7 lat jeszcze. Energia i pomysłowość Jana Zygmuntowicza sprawiły, że człowiek ten nie tylko odnalazł się w nowej epoce, ale też mógł w pełni realizować siebie w mieście, które pod koniec XIX wieku zmieniło swój charakter. Ten wyjątkowy charakter Krosna widoczny jest do dzisiaj, nie tylko w architekturze, ale także w detalach stworzonych rękami wybitnego ślusarza. Witam serdecznie wszystkich. W dzisiejszym dniu pokażę, jak fajnie można zrobić wieszaczek na klucze z takiego zawiasku. Zawiasek znaleziony jest na złomie. Przejdziemy do pierwszej czynności, którą jest wyczyszczenie. Mam szczotkę, można robić to mechanicznie, można to robić szczotką ręcznie, wolę mechanicznie, szybciej. Pamiętajmy o założeniu okularów ochronnych, bo to jest bardzo ważne. I zaczynamy. I tak dalej z każdej strony. Teraz mamy również klucze znalezione na złomie albo w jakiejś starej babci. W starych domach można znaleźć fajne rzeczy. Więc te klucze przecinamy na pół. Wkręcamy kluczyk, przykładamy. Też uważamy, żeby nam udało się. Ja już mam przygotowany rozmiar, zmierzyłem sobie wcześniej. Trzeba sobie to zmierzyć, bo chodzi o to, jak będziemy nawiercać, żeby nam to nie latało w tym. Bierzemy wiertło, praktycznie troszeczkę grubsze od tej średnicy. Przekręcamy. Ja sobie wykonam 3 nawiercenia, więc tutaj, tutaj, tutaj. Nie będę tego mierzył. Wcale to nie musi być idealnie. I bierzemy takie narzędzie, które nazywa się punktak. Punktujemy sobie, bierzemy wiertarkę, oczywiście w metalu wiercimy, nie z wielką prędkością, tylko raczej wolniejszymi obrotami. O, mamy dziurkę, powinno pasować, pasuje nam, jeszcze 2 dziurki pozostało wywiercić, bo mamy 3 dziurki.
Te posłużą nam do montażu do ściany. Będę montował te elementy tutaj. Osadzę to sobie na kleju dwuskładnikowym. Trzeba wziąć tyle samo z jednej tubki. Wyciskamy sobie ładnie. Z drugiej tubki mieszamy. On ma czas schnięcia do 10 minut, tylko tak w 5 minutach, w 4 trzeba jednak go zużyć. I teraz proponuję kleić to nie z przodu, nakładać i wkładać, tylko proponuję sobie przełożyć do tyłu, że jak będę wyciągał, to mi się po prostu z przodu nie pojawi klej. Ja sobie zawsze robię to tak, że nakładam na taką szpadłeczkę. O, obkładamy nawet tak więcej. Chodzi o to, żeby tego kleju było więcej, bo z tyłu i tak nic nie widać. A jak za mało damy, to nam wypadnie. I możemy teraz ustawić sobie nasze elementy. O, proszę bardzo. No i teraz odkładamy i czekamy sobie 10 minut, aż nam ten klej stężeje. Mamy sklejone elementy, klej ładny zastyk, wszystko się trzyma. Możemy przystąpić do następnej części, czyli natrzeć sobie to woskiem. Wosk konserwuje. No nie musi się tego robić bardzo dokładnie, chodzi o to, żeby powierzchnia była przetarta. Po 10 minutach czy 15 polarujemy szmatką. Ja to zrobię teraz. Zrobi się taki troszeczkę półmat. Proszę bardzo, jak ładnie nam wychodzą refleksy świetlne. I gotowy wieszak na kluczach.